Katarzyna Zubik i Magdalena Kozik zwyciężyły półfinałowe zawody Mistrzostw Małopolski w siatkówce plażowej juniorek. W szatowskim półfinale wzięło udział 6 dwuosobowych zespołów złożonych z zawodniczek trenujących na co dzień w powiatowym międzyszkolnym ośrodku sportowym. Sobotnie zawody zostały rozegrane w jednej grupie systemem każdy z każdym, gdzie o wygranej w całym turnieju decydowała suma punktów zdobyta we wszystkich spotkaniach. Od początku zawodów widać było, że poziom jest bardzo wyrównany i prawie wszystkie siatkarskie dwójki walczą o pierwszą lokatę szatowskiego półfinału. Pierwszy mecz faworytek turnieju Katarzyny Zubik i Magdaleny Kozik okazał się niespodzianką, gdyż para ta uległa dwójce Aleksandra Brombosz i Izabela Kozik 20-22. Jednak w kolejnych spotkaniach zawodniczki zagrały świetnie, wygrywając z wyraźną przewagą punktową 4 pozostałe mecze. Drugim zespołem, który wygrał 4-5 swoich spotkań, była dwójka Aleksandra Kałużna i Izabela Mencel. Bezpośrednie spotkanie między tymi dwójkami przyniosło wysokie zwycięstwo pary Zubik-Kozik 21-10. Duża przewaga w małych punktach okazała się kluczowa dla zwycięstwa w całym turnieju, które dzięki lepszemu bilansowi w małych zdobyczach punktowych wywalczyła drużyna złożona z Katarzyny Zubik i Magdaleny Kozik. Bój o trzecią lokatę był również wyrównany, ponieważ dwie drużyny skończyły zawody z 3 wygranymi na koncie. Tam również o wyższym miejscu zadecydowały małe punkty. Ich bilans okazał się korzystniejszy dla Justyny Wierzgasz i Aleksandry Szczurek, które wyprzedziły Aleksandrę Brąboszcz i Izabelę Kozik. Piąte miejsce zajęły Dominika Kołacz i Katarzyna Kura, a szóste Wiktoria Merda i Aleksandra Staniów. W finale Mistrzostw Małopolski w siatkówce plażowej juniorek wezmą udział wszystkie drużyny szanowskiego półfinału oraz najlepsze siatkarskie dwójki z drugiego półfinału w Starym Sączu. Zawody finałowe zostaną rozegrane w Szanowie na boiskach przy Wyszyńskiego 16 czerwca.